Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shadow, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, dzisiaj będzie Masterchef. Masterchef z tego powodu, że chcemy zrobić w końcu sobie jakieś progresy tutaj, nie? Chyba tak. Dobra, robimy mąkę. Kuchcimy trochę, bo jest to nam potrzebne. Dodatkowo techniki. Zostało nam w sumie tylko i wyłącznie doinwestowanie w cmentarz, dlatego rzeźby nagrobne myślę, że będą spoko. Być może kremacja też nie byłaby głupia. Ale tak, zapach wiary. To oczywiście lecimy 100%. 107 niebieskich pypków to... No tak średnio, chyba żebyśmy poszli w to i w to. Bo ten zapach wiary to tak... Dobra, zróbmy to i zróbmy to. I się pozbyliśmy wszystkiego praktycznie. Spoko. Jest dobrze. Ja oczywiście sobie kontynuuję ten mój maratonik z wcześniejszego odcinka. To jest drugi odcinek, który nagrywam po kolei, więc jestem na bieżąco. Dlatego tak mi dobrze w sumie to też wejście weszło. Wejście weszło. Kurwa, to żeś powiedział, Shiro. Totalnie powiedziałeś. Czy ja nie mam miejsca? No oczywiście, że nie. W ogóle przydałoby się jakoś właśnie to miejsce tu poogarniać. Troszkę tego miejsca poogarniać. Dobra, to już będzie chyba ostatnie? Ostatnie. Ostatnie, ale nam dwa zostały. Lipa. Totalnie lipa. Ja potrzebuję... mąki? Chyba nie. Surowe ciasto. To z pewnością, bo surowe ciasto jest potrzebne do... do bułeczek, tak? Tak, to jest surowe ciasto. Zwykłe ciasto. Surowe. No, może sobie zrobić ze 20. Nie mogę. Lipa. Lipton. Dobra, ale to nie szkodzi, bo w sumie tak. To nam pozwoli sobie zrobić to miejsce. Stok zombie na razie możemy zostawić, albo nie. Pozostawmy. Jedwab. Jedwab jest mniej nam potrzebny. Też stok zombie w sumie też. Dobra, na razie tak. Na razie tak. Trochę tego surowego ciasta nam wskoczyło. Bardzo mnie to cieszy. I piecz się. Piecz się, bo chcę zrobić jak najszybciej sobie oczywiście ten nasz festiwalek, który tam nam ciąży już po głowie. W szczególności, że powoli zaczynamy trzecią gwiazdkę. Znaczy, zaczynamy, już drugiej skończyliśmy w sumie, ale no już niedługo będziemy mieć. A więc tak, fajnie by było sobie zresetować to wszystko. Żeby wiecie, cały czas mieć to w progresie, żeby to się cały czas ładowało. Żeby to się cały czas pięknie ładowało. Już chyba nie ma miejsca, co? To wychodzi. No ale ta woda się przyda. Nawet jak resztę zaniesiemy do browaru, to się nic nie stanie. Nic się nam nie stanie. Dobra, 5 sztuk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Tu 50 wpadła. Ło. Dużo. Dużo. Aż za dużo nawet. No i pierwsze bułki nam pięknie wskakują. Kurde, czy ja tu mogę naprawdę jakoś sobie zrobić więcej miejsca, bo by mi się przydało. Co ty robisz? Halo. Tylko narzuta nie. Tylko ściany też nie. Szczerze powiedziawszy, to mam w nosie to wszystko, ale... Chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym znaleźć... Redens? Ulepszony stół do gotowania? What? 463. No nie mówcie. Nie mówcie, że jestem taki durny. Proszę. 4, kurwa. Jestem naprawdę upośledzony. Za dużo tych marchwi. Kurde. Nie wiem, jak tego ogarnąć. Dobra, ulepszony stół do gotowania, tak? 4 deski, 6 gwoździ, 3 zaawansowane. 4 deski, 6 gwoździ. Pamiętaj, Shiro. 6 gwoździ. Gwoździ mam od chuja. To mamy 4 deski potrzebne. Których pewnie nie ma. 3 deski.
I pyk. Mamy co chcieliśmy. Zobaczymy, jak działa ulepszony stół do gotowania. Być może jestem lama i coś lamię. Oj, dawaj. Zastosuj. Jeszcze da się go bardziej ulepszyć? Nie wiem, co on daje w sumie, że jest ulepszony, ale no... Ale okej, no. Niech będzie. Niech będzie. Nie wiem, czy mniej energii zużywamy na tym? Dobrze mi się wydaje. Nie mam pojęcia. Albo więcej przepisów może nam się odblokowało. Sprawdźmy. Nie widzę różnicy z czy bez. Ale okej. Ale okej. Co my tam jeszcze możemy sobie ulepszyć? To mnie bardzo interesuje, bo teraz te ulepszenia jakoś tak... Tak mi weszły. Stół kucharski. Czym jest kurwa stół kucharski? Kredens i staroświecki kredens. Potrzebuje dużo desek, dużo zaawansowanych części. Bo gwoździ mamy. Deski i zaawansowane części. No to akurat. Tyk. Dobra. I zaawansowane części, tylko nie mamy prostych. Dobra. Nie mamy miejsca, kurwa mać. No burdel zrobię. Trudno się mówi. Dobra. Starczy mi tyle. Czym będzie... Czym będzie, kochani, staroświecki kredens? To się, kurwa, czymś zmienił. No, delikatnie. Delikatnie, naprawdę. A tutaj ten się nic już nie zmienia. To jak na przybory domowe. 4 belki, 12 opołów. 4 belki, 12 opołów. Zobaczymy, no, patrzymy dzisiaj różne rzeczy. 4 belki. Mamy belki? Mamy. Dobra, to tak, to na razie sobie odłóżmy. I to sobie odłóżmy. Tak mi opół będzie jeszcze potrzebny. Nie mamy drewna. Nie mamy drewna. Lipa. Gdzie jest cmentarz? Ej, ale ty to weź. Dobra, jeden opół i w teorii powinniśmy to mieć. Jestem ciekaw, czym jest... Ten przybornik na przyprawy. Patrzmy. Mogę to robić. Nie wierzę w to. Mogę to zrobić. Kurde, a ja się tyle męczyłem. Czerwone oko. To czy to jest czerwona farba? Właśnie, co to jest? Nie widzę. Nie mogę zobaczyć nawet. A, czarna farba. Jakiś chyba painting, nie? To mogę zamienić sobie ten stół? No jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć. Dobra, to są dywany. Czy dywany też mi coś dają? Chyba nie. Półka z czerwonym kwiatem. To nas nie interesuje. Zwykła narzuta też nas nie interesuje. Zwykłe ściany. No i są tylko i wyłącznie ściany. Czarnych nie mogę mieć. Czy mogę? Czarny cień. Mogę. Dobra, czyli tutaj stricte przyprawy. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Kurde. No i nie można było tak od razu. Czy nie można było tak od razu?
Kurde, teraz nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Miejsca tyle, że matko. Wszystkie te nasze marcheweczki sobie powciskamy w końcu w jedno miejsce. Ja na razie tak wszystko na pierdol tu rzucę faktycznie, ale idę pozbierać stamtąd. Bo tutaj nieźle sobie pozostawiliśmy. Woda mi będzie potrzebna. Kurde. Nie można było tak od razu. Jak ja bym wiedział. Jak ja bym tylko wiedział, że tak się da. Kurde. Jaki luksus. Panie. Mieliście rację, da się robić skrzynki. Człowiek głupi nie wiedział. Człowiek głupi nie wiedział po prostu. Tyk. Kolejna woda. Teraz mi szybko nie zabraknie. Dobra, ja sobie tutaj oczywiście zgarnę setkę. Setka to będzie 4. No i fajno. I wystarczy mi tyle. Totalnie mi wystarczy. Robimy pierwsze jedzonko. Tam była potrzebna cebulka z pewnością. To było potrzebne. No i chlebki. Zróbmy burgerki. Burgerki to wcale nie takie złe. I jest możliwość na złote. Jest możliwość na złote. To jest jeden burger? Nie. Od twojej ręki wyszło 10 różnych dań i napojów. Świetnie. Trochę się nie da więcej. Liczę na to, że może złote jakieś wyskoczy. Ale chyba nie. Chyba nie. O, złote jest! Jest złotko. A? Tu już kolejne winko pewnie wskoczyło. Tam widzę, że browarek też się pięknie leje. Nie ma miejsca. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Złote, srebrne, pyk. Dobra, i teraz same srebrne w teorii by mi wyszły. To mi się też oczywiście nie podoba. Też mi się oczywiście to nie podoba w żaden sposób. Zabierzmy to. Zróbmy miejsce. Zróbmy w końcu kurwa miejsce, jak powinno być od samego początku. Od samego początku tak powinno być to zrobione. Teraz wino możemy zabrać. Nie przeszkadza to. Tu sobie browarek jeszcze jest. Złotego nie ma, fuck. Ale to też nie przeszkadza, bo mamy tego od cholery. Niech się robi, nie? Weź. Czego ci brakuje? Czego ci w życiu brakuje? Złote, srebrne, pyk. Proszę mi to oddać. To nie twoje. Dobra. Co chciałem, to mam. Robimy sobie oczywiście więcej tych naszych chlebków. 64 akurat. Wyśpijmy się na sekundkę. Przespane. Okej. Okay. Dalsze burgerki. No i dobra. O to mi chodziło. Idziemy oczywiście do gadającej czaszki. Dalsza kasa nam... O i właśnie, trzecie nam wstąpiło. 67 silverów, to też nie jest źle. Pokaż, co masz na stanie. Wrzucamy ci wszystko, co mamy z jedzonka. Luz. Resztę idziemy oczywiście do sztukować, co mamy. Tak, piwa. Wziąłem piwo. Wziąłem piwko. Brąz to wywalimy. Złoto się bardziej liczy. Jest srebrne. No i tu możemy dosztukować jeszcze ten brąz. Dobra. Oki. Tu wszystko, to też zabierzmy, bo to sobie tutaj stoi. Jeśli nie chcę.
Pożarcie też pozabierajmy stąd, bo też jest niepotrzebne moim zdaniem. Tu już nic nie ma. Nic tu już nie ma. Myślę, że możemy robić Oktoberfest. Musimy wziąć przedmioty jeszcze na to. Akurat na wieczór myślę, że będzie spoci. Totalnie spoci. Gadająca czaszka. Pokaż, co można stanie. To, to i to. I zobaczymy, czy to się w ogóle sprzeda. I to też wrzucę w sumie tu. Stand up. Żona się ze mną rozwiodła, bo cuchnąłem rybą. Ale czy to niby moja wina? Ryby myją się 24 godziny na dobę i wciąż tapią rybą. Moja żona to usposobienie dobroci. Powiedziałem jej, że chciałbym spocząć pod dębem. Żona zaraz chwyciła za łopatę i zaczęła kopać mi dół. Mój przyjaciel rybak coś nie ma szczęścia. Wczoraj jego robak obchodził swoje 10 urodziny. Było niesamowicie. Patrz, czekają na mój autograf. Masz, możesz wziąć zaproszenie młynarza. Twoje imprezy są znacznie lepsze niż te w mieście. No jest, jak tam? Zorganizowano pierwszy występ komediowy. Goście widzieli kiedy coś tam, coś tam. Jak to wygląda? Ryba po królewsku nie spodobała się. Czerwone wino też nie. Burgery pięknie się sprzedały. 20 razy 44. Pieczona dynia też troszeczkę się sprzedała. Kurde, fajnie. Burger złoty o dziwo był gorszy? What? Ej, coś mi się tu nie podoba. Nie mogę sobie nawet zobaczyć. Łącznie pieniędzy nie wiem ile. Wiesz co? W naszej tawernie naprawdę przydałby się portier. Zadbaj, żeby stał przed tawerną, a Horadryk będzie zgryzał zębami. Umieść portiera zombie przed tawerną. Wszystko się sprzedało, ok, czyli to w ten sposób działa. To lipa, ja myślałem, że to alkohol się będzie sprzedawał stąd, tu. A to nie. Uiii. Jaki Lipton. Tylko żarcie. Win. O ile on jeszcze nie śpi. Nie śpi. Daj mu zaproszenie. O, niesamowite, udało ci się. Tak, oto twoje zaproszenie. Powodzenie w konkursie. Wiesz co? Zmieniłem zdanie. Te miejskie konkursy są zawsze takie nudne. Nagrody idą tylko dla najlepszych. Nie potrzebuję już tego zaproszenia. Cóż, tego się nie spodziewałem. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Pozwól mi brać udział w tych twoich występach komediowych. Są genialne. Aha, możesz wziąć te wytrychy. Cóż, zapraszam. I fajno. Handluj. Oczywiście, że kupimy. Wszystko kupimy, jak leci. Powiem więcej. Nawet kupimy to. Brązowych tutaj nie chcę kupować. Okej. Okay. Tylko tak, do winnicy. Winnica. La winnico. Pyk, pyk i pyk. Chodźmy, sprawdźmy, co nam teraz dadzą te wytrychy. My tego jeszcze nie widzieliśmy. To czaszki. Daj mu pradawne wytrychy. Nasz młynarz to złodziej? Serio? Oczywiście, że nie. To długa historia. Głowa do góry, stary. Nawet nie musieliśmy wykręcać mur rąk. Hasło? Idź do diabła, Kryzoldzie. Prawidłowe. Masz klucze Lucjuszu? Wszystkie 6? O tak, Horadryk spisał się na medal. Związał ojca i przetrząsnął cały dom, prawda?
Józef na nas czeka. Bierzmy się do roboty. Gdzie byłeś, Lucjuszu? Dwóch legionistów nie mogło sobie poradzić z jednym staruszkiem? Zaczynajmy. Wysłuchaj naszych słów w portalu. Pragniemy pozbyć się prawdziwego Boga, Jego praw, modlitw i całej tej reszty. Poza tym chcemy nauczyć się budować domy, szyć ubrania i hodować rzeczy do jedzenia. Jeszcze. Daj nam moc, żebyśmy mogli zmusić innych do robienia tego za nas. Co? Lucjuszu, dlaczego? Witajcie, drogie dzieci! Co? Kim ty u licha jesteś? Tym, który posiada wiedzę zdolną rozbudzić i odmienić wasze umysły. Dam wam umiejętności, dzięki którym wasze ręce będą silne i twórcze. Jestem mistrzem. No, chłopaki, niezła wtopa. Kurwa, taki hipis był. A nie czekaj. Ten grabarz skonstruował wehikuł na tym wzgórzu. Sprawiał wrażenie łebskiego gościa. Był geniuszem. Wiesz, trochę mi go nawet żal. Wyobraź sobie, że użył wehikułu w ostatnim dniu pracy. Coś poszło nie tak. A skutki masz przed oczyma. Przykra sprawa. Życie toczy się dalej. Dobra, następne było co? Medalion kapłana i sztylet legionisty. No dobra. No dobra. Niechaj tak będzie. Wrzućmy sobie ten dawny wytrych. Twoja towarna osiągnęła jakoś na poziomie 20. Wow. A jakże. Kurwa, to jest prestiż, a nie? To jest prestiż, moi drodzy. Dobra, teraz już tak naprawdę, jeżeli chodzi o te burgerki, to... Ogólnie srebrne będę wrzucał oczywiście do tawerny, a złote będę sprzedawał na wzgórzu. Taką decyzję podjąłem, no dziękuję. Po innej w sumie, innej opcji nie widzę, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Widzę, że tego mięska też idzie sporo, więc zanim my to uzbieramy, naprawdę miną długie odcinki. Takie mam wrażenie. Dobra, na razie burgery sobie tu pochowamy. One jeść nie chcą, woda jest, wszystko jest. Kotleciki sobie zostawiamy. Receptura alchemiczna, o! Co my tam mamy? Biała farba. Biała farbina. La farbina. Dobra, bułki też. Tu ile się teraz miejsca zrobiło? Dobra, kolejne winka i to aż 40 zł. Pięknie. Pikno, pikno. Okej. Tu jest już też gotowe wszystko. Czy my możemy zrobić ten złoty browar? Chyba jeszcze nie. A nie, możemy. Już możemy. Dobra, to biorę sobie wodę stamtąd tylko. Myślę, że w sumie połowę, nawet ponad połowę mogę wziąć. To większe pół mogę wziąć. Nie no, spokojnie, nie krzyczcie, to był żart. To był tylko żart. Wiem, że połowy są równe. Nie krzyczcie. Dobra. Złom zostawiamy też i tu. Tutaj to drewno zostawmy. Też się nie przyda. No i w końcu mamy pusty ekwipunek. Jezu, jak jest piękne.
No ten złomyślnik sprzedał. Ja mogę to komuś sprzedać w jakiś sposób. To mi jest niepotrzebne. Na przykład być może... byłbym w stanie sprzedać to kowalowi. Kwiatki mogę pozbierać też przy okazji. A, nie mogę. Ja nie mogę? Ej, co jest? To mogę. A, też przy okazji weźmiemy. A tych kwiatów? O, mogę kwiaty. A? Niektóre się do alchemii przydają. Dobra, akurat go widzicie, krezolcy wyszedł. Wyszedł. Pożycz pradawny sztylet. Nigdy nie lubię, jak mi grabarze zawracają głowę. Ujmę to krótko. Mogę pożyczyć twój pradawny sztylet? Mogę ci go nawet dać, ale najpierw musisz mi pomóc. Oradryk ma ostatnio zbyt dobry humor. Zepsujmy mu go. Wiele osób odwiedza tawernę Oradryka tylko po to, żeby podsłuchać pieśni Panny Wdzięczki. Wykonaj ją, żeby zaśpiewała również u ciebie, a Oradryk zzielenie jest ze złości. O, wolałby mnie, ale okej. O, i dziękuję ci bardzo. 12 silverów się na tym zarobię. Coś pięknego. Mamy w ogóle łopaty lepsze? Mamy. Dzisiaj jest ten dzień. Jest ten dzień, który raczej nas nie interesuje. Z góry wiedźm. Ile potrzebujemy w ogóle tego? 5 i 10. Dużo. Dużo, dużo. Nie mamy jak teraz tego nawet zrobić. Nie mamy w ogóle jak. To będę chciał sprzedać pewnie jakoś na dniu naszego archeologa, nie archeologa, astronoma. Pracownia alchemiczna. Właśnie, bo tutaj też mam pewien biznes do zrobienia. Ogólnie chciałbym może zacząć inwestować już w modlitwy. Bo te modlitwy, jakby nie patrzeć, no tak... wiecie, no... podstawowa to podstawowa, ale bardziej chciałbym na przykład o tą wiarę się zacząć modlić. Może to nie byłoby głupie. Bo i tak tego teraz nie zrobię. Potrzebowałbym 5 wiary. Chyba nikt w kościele nie siedzi. Mogę zobaczyć, ale wątpię. Minus 2, dobra, wypalały się wszystkie, niestety. Dobra, ale tak. Mogę przy okazji jeszcze zrobić kolejną wygodną ławkę kościelną. To na pewno. To na pewno. Wieczniki również mógłbym dorobić. I tak, 4-8 kolejne. To już możemy zniszczyć nawet. 4-4-8, tak. Tak, 8 desek, 4 te dziwne rzeczy. 8 desek i 4 dziwne rzeczy. Kurde, nie wiem jak przetransportować to drewno tam. Przydałoby się jednak to tam ogarnąć. Nie wiem jak. Bo w sumie zaczęło nam brakować drewna. I to mnie trochę niepokoi. Dobra, to wyrzućmy. Wiecie co, ja w ogóle chyba posprzątam to w końcu, bo to jest już troszeczkę irytujące dla mnie w tej chwili. Się na marfi, okej. Okay. Tak naprawdę z kacu już nie mam co robić powoli też. Myślę, że będzie trzeba jeszcze zrobić jabłonki do końca. Dobra. 8 desek, a mam ich w tej chwili 3. A, spoko, mam. I złączać sielskie. Musimy zrobić 3 belki. Minimum 3. Okej. Okay. I 4 złącza ciesielskie. Teraz będzie dzień astrologa, to też na luzie. Dobra, mamy to.
Więc zapraszamy teraz do kościoła. Dokładnie tu. Dokładnie tu. Tylko jeszcze jakbyś Shiro może jednak wziął rzeczy, które są ci potrzebne. To byłoby dobrze. Na przykład to. I tutaj dwa razy. Tyk. Kościół. No i mamy wygodną ławkę. Chciałbym jeszcze się przejść do Ziemi Wiedźmy. I zabrać jabłonki od niej. Znaczy kupić jabłonki od niej. Gdzie to było? Na górze chyba. Nie, tu gdzieś było. Nie pożyczki. Kupmy dychę. To nie stać mnie. Nie oszukujmy się. Stać mnie. Bogol, nie? Odezwał się, kurwa. Dobra, potrzebuję jeszcze patyków. W ogóle zboże nam się skończyło. Oh no! Właśnie na zboże nam się skończyły. Nie wiem, czy jeszcze marchewki mi się nie skończyły, bo widzę, że to jest kolejny dzień, gdzie nie przyjeżdża nam osiołek. I chyba już nie ma... Tak, nie ma marchewek. Ja ci dam tych marchewek, ile chcesz. Mamy ich tyle, że możemy ci dawać po prostu do ustanej śmierci. Teraz ci chyba starczy na długo. Dobra, patyki i nawóz. Trochę tego jest, więc luz. I patyczki. I tych patyków też było sporo potrzeba chyba. Możemy wszystkie wziąć, to nie jest problem. To nie jest problem. I kolejna jabłonka. Pyk. 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 No i komplet będzie. No i dobra, już tam w tej chwili jabłonki nie są w ogóle potrzebne. W sumie tak naprawdę teraz z samego cydru już będziemy mogli się chyba utrzymać, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Się wydaje przynajmniej. Piękne mamy sady. A co tu robi? What? Ej, co? No tu się wziął zombie, halo? What the fuck? Co tu robi zombiak? Nie mam pojęcia, ale okej. Okay. Nie, no dobra, spoko. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Powiem więcej. Nawet do gadającej czaszki bym go wziął. Tylko najpierw chcę zobaczyć, co on tam ma. Kostnica. Co ty tam masz? Jesteś dobry. Wow. Jesteś naprawdę dobry. To zrobimy to w ten sposób. Zrobimy wam podmiankę. Tego wezmę, bo ten ma tylko i wyłącznie ile tam? 17%? Tak? No, 18%. Czyli 2% za jedną czaszkę tak jakby. A ten już ma 20%. Gadająca czaszka. No i git. Mamy portiera. Kasa się zgadza. O portierze. Nasza tawerna ma najlepszego portiera w świecie. Jest umarlakiem jak ty. Doskonały wybór. Nie umarli to niezawodni pomocnicy. Tylko no pytanie, czy coś to dało, nie? Bo nie widzę, że nam to coś dało tak naprawdę. Jak tam alkohole świata? A ja miejsca nie mam.
Ile nie ma miejsca. Dobra, jabłuszka sobie zostawmy. Jabłuszka sobie zostawmy. Patyczki sobie odłóżmy. Byle te wszystkie rzeczy można zostawić. I tak, bo widziałem, że już sobie astrolog tam powoli lazł. Ja naprawdę chyba aż tyle nie potrzebuję tego. No kurwa, nie wiem. Naprawdę już teraz zgłupiałem trochę. Pewnie alchemiczna. Potrzebuję tego tyle? No potrzebne to jest ogólnie, z tego co widzę. Dużo ulotek jest potrzeba. Właśnie, może ja po prostu... Zamiast sprzedawać tego wszystkiego, no to może warto byłoby się zainteresować, jak to wykorzystać. Może jestem po prostu głupi. Sprzedać to za bezcen to też się trochę nie opłaca, w szczególności, że potem będę płakał, że nie mam. No tak pyk. Coś się zawsze z tego zrobi, nie? Od razu niebieskie pypki nam wpadają. Książka kucharska. O, właśnie. Jedno wino. Jestem nawet w stanie dać to takie stare. Co my tam mamy? Na sekundę. To jest jedno. I pracownia alchemiczna. Zróbmy tą książkę, że będzie spokój, damy temu osiołkowi naszemu i tyle. Nawet nie wiedziałem, że to tu jest, ale jest, faktycznie jest. Mamy książkę kucharską. Mamy dom. Weźmy i to. Kontrabanda tu już będzie. Pyk, zrobimy. Znaczy zrobione. Dobra, gadająca czaszka. Kolejna kasa. Ile mam kasy w ogóle? 4,5 prawie silvera. Dobrze wiedzieć. Zabierzmy tego kwiatka. Tak, teraz idziemy w tą stronę, więc spoczy. Od razu i te nasionka powywalamy. Właśnie, musimy iść do rolnika jeszcze. Z tego powodu iż. Kwiatki tu. Z tego powodu, iż potrzebujemy kupić nasionka zboża, bo zaraz będziemy mieć deficyt totalny. Totalny. Jak najszybciej. Dobra, idziemy oczywiście do naszego rolnika. Tego nie ma? Halo, panie, wstawaj. Nie wiem, po co to w ogóle zbieram jeszcze, ale okej. Kwiatki sobie mogę zbierać. O, to jest istotne. Dzięki temu będziemy mogli zrobić sobie, wiecie, różne dekoracje na cmentarzu. Chyba czerwone są najbardziej istotne. O, w ogóle, co to jest? Skąd jest to zejście w ogóle? No właśnie, bo to jest farma zbożowa i wioska, nie? To jest jakieś zejście. Widzę węgiel. Dziwne. Dobra, więc tak. Potrzebujemy z pewnością nasiona zboża na maksa. To jest priorytet. Nasiona dyni też na maksa. Cebula w sumie też. Już mamy 3. Brązowej nie chcę. Soczewicy też bym chciał. I to też. No i wszystko, co chciałem, to chyba kupiłem. Ano, kupiłem. Odbierz list po przybyciu osła. To też za chwilę zrobimy. Dobra, tylko tak. Tu była soczewica chyba do zrobienia. W końcu. Tak. Pykniemy sobie to.
Zanieśmy jeszcze tylko te nasionka, które nam pozostawały. Tego trochę chyba jest. Pyk, zrobione. Tamten też już zaczął pracować trochę. Wiem, że cebula się chyba trochę pomyliła. I zaczęła tutaj być składowana. To chyba nie jest jej miejsce. Tu są plony. Halo. Tu mają być plony. Bez dyskusji. Dobra, co tam osiołku? Okej, a czemu to nie działa? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się stało. Odbierz list, coś tam. Jaki kurwa list? Kostnicy. Nie. Jaki list mieliśmy odebrać? Halo. Where is osioł? Odbierz list dzień po przybyciu osła. Dzień po? Nie kapuję. Dobra. Kolejny quest, który musimy zrobić, no to niestety, ale ten cmentarz, nie? Trzeba go delikatnie polepszyć. Wiem, że również możemy ogrodzenie chyba polepszyć. Miejsce pochówku nie. Grządka kwiatowa, właśnie. Dwa czerwone i kamień. Trawnik możemy nawet zrobić. Też ciekawe. Dużo kamyczka. Trawnik w ogóle 1, 2, 3, 4. Znaczy 2, 3, 4. I zbuduj kamienne ogrodzenie. Widzę, że możemy wypolerować kamień i zrobić jakiegoś żłobienia. Znaczy użyć jakiegoś żłobienia na tym kamieniu. Poleracja. Znaczy wygładzony blok z kamienia to jest easy do zrobienia. A że rzeźbiony potrzebuje wiary. Już mnie to zbytnio nie interesuje. To już jest gorsze. Dobra. Tylko tak, potrzebowaliśmy grządki. Kamienia. Właśnie, najpierw kamień, bo o kamieniu zaraz zapomnę. Dużo kamyczka, ale kamyczka mamy sporo, mam prawie 60 sztuk, no to jest pokaźna liczba, nie? Pokaźna. Oczywica sobie rośnie. Potrzebujemy tego. I czerwonych kwiatów. Opłacało się. I stary cmentarz. I zobaczmy sobie na przykład trawnik czwórka. A, on na takiej zasadzie działa. No to powiem szczerze, że tak... Trawnik jak trawnik, nie? Grządka kwiatowa za to dwa. Dobra, no to tak, tu jeden. Na lewą stronę sobie przechodzimy. Tu jeszcze będą cztery. Dobra. Starczy? Starczy. To zostało nawet. Trawnik czwórka w teorii moglibyśmy zrobić tutaj. I w sumie to nie byłoby złe. Z jednego takiego bez problemu byśmy się wyrobili w sumie. No w sumie tak. A nie, przepraszam, miejsce pochówku 3 wymaga. Ale tak jak tutaj, no to to by było elegancko. Tutaj na przykład dwa ogólnie miejsca pochówku i po bokach trawnik. Kureczka. Pyk i pyk. Mamy całe zagrodzone, nie? Tutaj to samo, powtórkę z rozrywki. 3 na 3. No tutaj niezbyt mi wyjdzie, kurde. 3 na 3. Jeden zostanie. No tu już gorzej.
No ale mamy tutaj dwa fajne miejsca, więc luz. To mi się podoba. O, tutaj jedno i tu jedno. Już mamy 116 cmentarza, no kurde. No dużo nie trzeba. Dużo nie trzeba naprawdę. Dobra, chodźmy jeszcze szybko do kostnicy. No ja bym tych panów jeszcze tu ogarnął trochę. Tam ma 95, no ten ma 2,4. Ale ja muszę zacząć te zwłoki powoli, powoli chować, no. Bo to jest po prostu... No lipa. Ja w ogóle nie progresuję z cmentarzem. Nawet ta szóstka, to już nie jest tak źle. Dobra, szósteczka. Stary cmentarz. Na nową miejscóweczkę ich przeniesiemy. Bardziej wolałbym tego pochować, okej. No, chowaj, chowaj. No i fajnie. Pierwszy jakiś tam nagrobek. Możemy mu już nawet chyba coś postawić, no pewnie, że tak. Niech sobie już będzie. Dobra. No. No, czemu nie mogę? Ej. Jakie głupie. Jakie głupie. Jest osiół, jest osiół. Zobaczmy jeszcze, co osiół powie. Kończymy odcinek, moi drodzy. Kończymy powoli. Panie ośle, co pan chce mi powiedzieć? Jest wiadomość. Jest jakiś list. O osłom pracującym miast i wsi. Po pierwsze, szczurzy kucharz nie potrafi czytać, ale podobały mu się obrazki w twojej książce kucharskiej, więc wyrwał je i zjadł. Po drugie, jabłek było za mało, więc osły się o nie pobiły. Było wiele ofiar, ale doceniły gest. Przebrnąłeś przez pierwszy etap procesu uzyskiwania aprobaty K-popu. Kontynuuj. Za pośrednictwem skrzyni otrzymasz skradzione czeki bankowe i biżuterię. Napisz i prześlij aforyzmy o szkodliwości pieniędzy, a my podmienimy na nie czeki i biżuterię w listach. Przedaj biżuterię i prześlij nam pieniądze. Pomogą w realizacji naszego wspaniałego dzieła. Zanim przed chwilą stwierdzili, że pieniądze są szkodliwe. Właściwie masz rację. Pieniądze są szkodliwe. Dlatego możesz zatrzymać pieniądze dla siebie. Prześlij nam 5 wiary, dzięki temu podtrzymamy wiarę we wspaniałą przyszłość osłów. Trzymamy za to ogony. Jeśli ten cały K-pop nie zapłaci mi za moją pomoc, to napcham do tej ich oślej skrzynki zatrutych marchewek. I tyle. Aforyzmy o złych pieniądzach. Rewolucjoniści uzyskami twoją... Okej. Okay. Wiecie, że achievement jest się napisane? Uzyskami. Tam było uzyskami. Tam powinno być uzyskali twoją pomoc. Dobra, nie chcę tego czytać. Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że na dzisiaj już wystarczy i mi, i wam. W ogóle jest godzina 23, więc już powoli można iść spać, jak dla mnie. No i co? Myślę, że widzimy się w następnych odcinkach, nie? Chyba tak. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!